Dzień dobry Państwu. Mówi do Państwa Teresa Garland, prezydent elektorski Rzeczypospolitej Polskiej, Tymczasowa Rada Stanu Narodu Polskiego, Społeczny Komitet Konstytucyjny. Celem komitetu jest aktywne działanie na rzecz respektowania i egzekwowania naturalnych praw człowieka, konstytucji i demokracji w Polsce. Szanowni Państwo, w dniu dzisiejszym wystosowałam pismo w interesie publicznym i w swoim własnym do pana Zbigniewa Ziobro, ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. Mamy dzisiaj 26 września 2023 roku. Wezwanie prokuratora Zbigniewa Ziobrę do utworzenia Norymbergi dla sędziów. Szanowny panie, na terytorium Polski dokonywane są zbrodnie przeciwko ludzkości. Zbrodnie te dokonywane są rękoma sędziów i prokuratorów w majestacie tak zwanego prawa. Obywatele polscy w starciu z tym opresyjnym, zbrodniczym, nazistowskim systemem praw nie mają szans. Sędziowie i prokuratorowie, bezczelnie łamiący podstawowe, naturalne prawa człowieka, popełniający przestępstwa, w tym przestępstwa procesowe, nadużywający prawa, żeby jak najbardziej zaszkodzić obywatelowi, są chronieni immunitetami, pomimo że dokonują zła. Od czasu II wojny światowej sędziowie i prokuratorowie w Polsce stali się aktualnie największym zagrożeniem dla dalszego istnienia Polski i dla biologicznego przetrwania narodu polskiego. Sędziowie i prokuratorowie działają niesprawiedliwie i w złym zamiarze. Celowo krzywdzą ludzi. Nikt ich za to nie karze. Tymczasem jedna z głównych podstaw prawa, maksyma prawa rzymskiego, mówi jasno, cytuję, dolu omnimodo puniatur. Czyli działanie w złym zamiarze zawsze musi być ukarane. Sędziowie i prokuratorzy w Polsce nieuznający i nierespektujący podstawowych naturalnych praw człowieka ani jego godności ewidentnie działają w złym zamiarze. Muszą być więc za to ukarani. Stojący na straży demokracji sędziowie w Polsce doprowadzili do totalitaryzmu, do zamordyzmu, do wszechobecnego strachu. W rzeczy samej gnębią oni, niszczą i prześladują naród polski, który cały czas musi się bronić przed bezczelnymi i niegodziwymi atakami ze strony sędziów i prokuratorów. To doprowadza do konkluzji, że dalsze ich funkcjonowanie w taki sposób nie jest już przez społeczeństwo polskie akceptowalne i nie jest już możliwe. Miarka się przebrała. W związku z tym wzywam pana, panie ministrze i prokuratorze generalny Zbigniewie Ziobro, jako odpowiedzialnego za system prokuratorsko-sądowniczy w Polsce, do natychmiastowego powołania przy każdej prokuraturze regionalnej do dnia 10 października 2023 roku
Trybunału Norymberskiego dla sędziów, do którego każdy obywatel będzie mógł wnieść skargę na prokuratora czy sędziego i w tym samym momencie dany sędzia czy prokurator zostanie automatycznie zawieszony do wyjaśnienia, bez otrzymywania pensji. Jednocześnie informuję, iż w przypadku braku powołania takiego Trybunału do dnia 10 października 2023 roku suweren chroniony zasadą prawną vim vi repellere licet, czyli siłą wolno odeprzeć siłę, działając w oparciu o naturalne prawo do życia, do wolności i do własności, w oparciu o artykuł 4 Konstytucji, deklarację ONZ z 1948 roku i międzynarodowe prawo do samostanowienia narodów, działając w ramach obrony koniecznej, suweren będzie zmuszony sam ustanawiać sądy ludowe i osądzać sędziów i prokuratorów, a następnie bezpośrednio wykonywać wyroki. Gdyż by uwolnić się spod prawno-prokuratorsko-sądowniczego totalitaryzmu, obywatel Polski innej drogi nie ma, gdyż wszystkie zostały już wykorzystane. W wyniku zaniedbań ze strony urzędników państwowych, suweren w celu ratowania swojego życia, zdrowia, wolności i własności przed zbrodniczymi działaniami sędziów i prokuratorów nie ma innego wyboru, jak wziąć sprawy bezpośrednio w swoje ręce. I to by było, panie Zbigniewie Ziobro, do pana przesłanie w dniu dzisiejszym. Proszę się nad tym zastanowić i proszę wiedzieć, że Polacy wiedzą, że w aktualnym stanie bez rozlewu krwi się nie obejdzie, a winą za to obarczymy pana jako tego, który nie był w stanie przez 8 lat doprowadzić do sprawiedliwości w polskich sądach i w prokuraturze. Tak dalej być nie może. Teraz odczytam panu przykład. Jest to ewidentny przykład na dokonanie zbrodni przeciwko ludzkości na mojej osobie przez sędziów Sądu Rejonowego z Wieliczki oraz prokuratora Bartłomieja Legutkę. Pomimo tego ja sprawiedliwości nie otrzymałam i nadal cały czas wygląda na to, że sędziowie i prokuratorzy wzajemnie się chronią, tworząc magiczny krąg, wzajemnie siebie osądzają i odrzucają wszelkie moje próby uzyskania po prostu sprawiedliwości za krzywdę, jaką mi uczyniono. Otóż zostałam aresztowana niesłusznie na prawie 2 miesiące, zupełnie niesłusznie. Ja, niewinna osoba, która nigdy nikomu żadnej krzywdy w życiu nie zrobiłam. I żeby w taki sposób działały sądy i prokuratury w Polsce, to jest niesamowite. Prześladowania, gnębienie, tak nie może być. I dlatego ja jestem decyzyjna i zdecydowana na wszystko. I w związku z powyższym teraz odczytam panu ten mój przykład, żeby pan wiedział. To jest po prostu przykład taki, powiedzmy, to jest przykład szablonowy. Takich sytuacji jak moja, panie Ziobro, takich ludzi gnębionych, niszczonych, poniewieranych, prześladowanych, pozbawianych pracy, osadzanych w psychiatrykach i więzieniach niesłusznie,
jest w Polsce już miliony. I rośnie siła tych ludzi pokrzywdzonych. I myślę, że ci ludzie mają prawo utworzyć teraz sądy ludowe, mają bezwzględne prawo, skoro państwo tych praw ludziom nie zabezpiecza. Czytam teraz skargę, jaką wystosowałam w dniu wczorajszym, dzisiaj już to dotarło, do pana Marka Woźniaka, prokuratora regionalnego w Krakowie, ulica Cystersów 18. Skarga na przestępcze działania prokuratora Bartomeja Legutki z wnioskiem o natychmiastowe usunięcie go z zawodu, gdyż stanowi on zagrożenie społeczne dla wolności słowa i dla demokracji w Polsce, a dodatkowo niszczy polskie patriotyczne elity polityczne. Szanowny panie, i to jest do pana Marka Woźniaka, zgłaszam przyczynienie się prokuratora Bartłomieja Legutko do popełnienia przestępstwa z artykułu 189, paragraf 2 kodeksu karnego, który mówi: kto pozbawia człowieka wolności, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Jeżeli pozbawienie wolności trwało dłużej niż 7 dni, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do 10 lat. Punkt 2. Wnioskuję o natychmiastowe usunięcie go z zawodu, gdyż wygląda na to, że piastując polski urząd państwowy prokuratora, działa w ramach jakiejś nieokreślonej, zorganizowanej przeciwko państwu polskiemu i przeciwko narodowi polskiemu grupy przestępczej, mającej na celu likwidację polskich patriotycznych elit politycznych. Wykorzystuje on bezwzględnie swoją pozycję do prześladowania, gnębienia, pozbawiania wolności, a nawet do zastraszania obywateli polskich. I w związku z tym wnoszę o zbadanie akt sprawy o sygnaturze 2K451/21 znajdujących się aktualnie w Sądzie Rejonowym w Wieliczce jako dowodu na poczet jego przyczynku do niesłusznego, bezpodstawnego i bezcelowego aresztowania mojej osoby w dniu 27 września 2022 roku na prawie 2 miesiące, czyli pozbawienia mnie mojego podstawowego, przyrodzonego, naturalnego prawa do wolności. Punkt 3. Jednocześnie informuję, iż zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 20 kwietnia 2021 roku sygnatura akt 1DI 15/21 immunitet jemu, jak i innym sędziom, nie przysługuje. Uzasadnienie. W roku 2019 opublikowałam, wyrażając swoją opinię, kilkuminutowy filmik na internecie, nie zawierający w sobie żadnych znamion przestępstwa. Pomimo tego niejaki Gumkowski z organizacji Otwarta Rzeczpospolita zgłosił mój filmik jako mowa nienawiści. Przez ponad 1,5 roku 2 prokuratorów zajmowało się tą sprawą i żaden z nich nie wniósł aktu oskarżenia przeciwko mnie, gdyż nie było podstaw. Po 1,5 roku sprawę przejął prokurator Bartłomiej Legutko i błyskawicznie najpierw nasłał na mnie bezpodstawnie policjantów do domu, a następnie wystosował bezpodstawny, niemerytoryczny, niedbały, kłamliwy i bez prawdziwego uzasadnienia akt oskarżenia do sądu w Wieliczce. Asesor Sądu Rejonowego w Wieliczce, pani Teresa Selecka, akt ten przyjęła, a następnie po moich pismach sprzeciwiających się i wytykających im błędy proceduralne i merytoryczne oraz po dopominaniu się o realizację moich słusznych praw,
skierowała mnie na badania psychiatryczne. Z osobami towarzyszącymi i z kamerą stawiłam się 2 razy u psychiatrów i odmówiłam naruszających godność człowieka badań psychiatrycznych. 9 września 2022 roku asesor Selecka wystawiła na mnie postanowienie o aresztowaniu mojej osoby tylko za to, że nie poddałam się badaniom psychiatrycznym oraz że rzekomo nie otwarłam drzwi policjantom, kiedy przyjechali zabrać mnie na badania psychiatryczne, co jest kłamstwem. Zostałam aresztowana 27 września 2022 roku. Rozprawa odwoławcza o aresztowanie odbyła się w dniu 29 września 2022 roku bez mojego uczestnictwa. Byłam wtedy w areszcie. Zostałam niesłusznie zaaresztowana, czyli pozbawiona podstawowego prawa do wolności na prawie 2 miesiące, do 18 listopada 2022 roku, w celu wymuszenia przeprowadzenia na mnie naruszających ludzką godność badań psychiatrycznych. Przedstawiam sytuację dotyczącą bezpośredniej ingerencji prokuratora Bartłomieja Legutko w moje aresztowanie. W dniu 28 września 2022 roku w godzinach rannych około 8-9 rano, kiedy zostałam przewieziona z Dołka w Krakowie do aresztu na Montelupich, towarzyszyło mi 2 młodych funkcjonariuszy policji, kobieta i mężczyzna. Kiedy weszliśmy do aresztu, strażnik na bramie, przeglądając dokumenty, powiedział, że nie może mnie przyjąć, bo były błędne dane w dokumentach. Powiedział, że to nie przejdzie. Był tam wtedy obecny jeszcze inny mężczyzna w średnim wieku. Po tym wyszliśmy na zewnątrz aresztu, ja i 2 funkcjonariuszy, którzy mnie przewozili z Dołka do aresztu. Zadzwonili oni do prokuratora. Rozmowa trwała chwilę. Mnie wtedy zaproszono z powrotem do samochodu policyjnego. Pytałam ich, jak nazywa się prokurator, do którego dzwonią. Ale na to pytanie mi nie odpowiedzieli, więc jestem przekonana, że był to prokurator Bartłomiej Legutko, bo to on wyniósł przeciwko mnie akt oskarżenia, sprawa o sygnaturze 2K/451/21 Sąd Rejonowy w Wieliczce, w związku z którą mnie aresztowano. Po chwili znowu weszliśmy do aresztu. I pomimo, że dokumentacja była nadal błędna, zawierała błędne dane osobowe, zostałam wpuszczona. Czymże więc, jak nie ingerencją prokuratora, przekroczeniem jego uprawnień poprzez jego naciski na strażnika, jest takie jego zachowanie? Nie ma bowiem żadnych wątpliwości, że musiał on zadzwonić do strażnika i nacisnąć go, żeby mnie do więzienia przyjął, skoro po chwili wpuszczono mnie tam bez problemu. Jest zatem to dowód na to, proszę przesłuchać wyżej wskazanych przeze mnie świadków, na to, że bez wątpienia Bartłomiej Legutko przyczynił się on w sposób bezpośredni do zaaresztowania mnie, ale i pośredni też. Proszę zweryfikować całą dokumentację sprawy. Ostatecznie zaaresztowanie mojej osoby było bezpodstawne i bezcelowe. Same dokumenty na to wskazują. W dniu 18 listopada 2022 roku asesor Selecka wydała postanowienie o uchyleniu aresztu
a następnie zleciła przeprowadzenie badań psychiatrycznych psychiatrom na aktach mojej sprawy. To jest ewidentny dowód na zaistnienie przestępstwa. Mogła przecież i wcześniej wysłać akta do psychiatrów, jeśli tak bardzo chciała ich opinii, a nie pozbawiać mnie, niewinną osobę, przyrodzonego prawa do wolności poprzez osadzenie mnie w areszcie na prawie 2 miesiące. Następnie otrzymałam od niej datowane 29 sierpnia 2023 roku postanowienie o tym, że akta mojej sprawy zostały zbadane przez psychiatrów i są zdrowe, a więc mogę zostać dopuszczona do sprawy i do osobistej obrony w sądzie samodzielnie. Pozostaje jednak fakt przestępczych działań zarówno prokuratora Bartłomieja Legutko, jak i asesor Teresy Seleckiej. Czy taka asesor po popełnieniu przestępstwa na oskarżonej podczas procedowania sprawy ma jeszcze prawo do osądzania? Jasne jest, że nie może być już obiektywna i że wynik będzie w takiej sytuacji przesądzony. Wyda wyrok wskazujący, choć będzie on niesłuszny i nieuzasadniony. Wyratować siebie samo. Rozprawę wyznaczyła na dzień 12 października 2023 roku. Obecność oskarżonej nieobowiązkowa. To chyba podsumowuje całą sprawę. Ale to nie wszystko. Dodatkowo informuję, iż zaraz po moim aresztowaniu poseł na Sejm czwartej kadencji, pan Piotr Smolana, złożył zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez asesor Teresę Selecką. To zawiadomienie rozpatrzył oczywiście negatywnie nie kto inny, jak sam prokurator Legutko. Jest to sygnatura akt 41.33-1.DS.30.2023. Na to wystawione przez niego postanowienie z dnia 6 czerwca 2023 roku o odmowie wszczęcia śledztwa odwołałam się do prezesa Sądu Rejonowego Kraków-Krowodrza. Moje odwołanie zostało przesłane do prokuratury rejonowej Kraków-Krowodrza, a stamtąd przekierowali je do Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy. Sygnatura akt 2KP 726/23/K. Następnie 1 sierpnia 2023 roku odebrałam pismo Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy datowane 14 lipca 2023 roku informujące, że akta sprawy zostały przekierowane do sądu w Wieliczce. Gdyż jak pisze sędzia, między innymi w uzasadnieniu, stosownie do treści artykułu 31 paragraf 1 KPK, miejscowo właściwy do rozpoznania sprawy jest sąd, w okręgu którego popełniono przestępstwo. Znając standardy Sądu Rejonowego w Wieliczce, wcale nie zdziwię się, że asesor Teresa Selecka lub któraś z jej koleżanek z sądu rozpatrzy tę sprawę, oczywiście nie dopatrując się ewidentnego przestępstwa. I koło, panie, szanowny panie Ziobro, się zamyka. I w taki sposób oto sędziowie i prokuratorzy, popełniając przestępstwa na Polakach, jednocześnie chroniąc się wzajemnie, osądzając się wzajemnie, nawet się nie osądzając, tylko odmawiając sprawiedliwości narodowi polskiemu poprzez takie właśnie odrzucanie wniosków obywateli polskich, zawiadomień o popełnieniu przestępstw przez prokuratorów i przez sędziów,
właśnie doprowadziły do konkluzji, że Polacy muszą mieć swoje własne sądy ludowe. Bo jak pan sam widzi, zorganizowana grupa przestępcza pod pana po prostu dowództwem, bo tak to wychodzi z tego wszystkiego, niestety nie ma zamiaru doprowadzić siebie samych do porządku. Polacy już za długo czekali i Polacy nie mogą już czekać, ponieważ jeżeli jeszcze trochę poczekają, to ta cała hołota, która przyjechała tutaj na czołgach z Rosji w 1944 roku, wykształciła się, a teraz plują do talerza, z którego jedzą, gnębiąc naród polski, prześladując go, szczególnie oponentów politycznych, zamykając ich słusznie w więzieniach za słowa, co jest coś niebywałego. I w związku z powyższym to było moje przesłanie na dzisiaj, panie Ziobro.